Widzowie, zostałem zamknięty w tej pułapce przez tatę hejtera. Nie wiem, ja jestem willi szefów. Widzicie to? To jest najgorsze miejsce, w którym ja mogę zostać uwięziony, jak willa szefów. Po prostu to jest tragedia. Jeszcze taka beznadziejna klatka. Patrzcie, jak mnie tu wszystko spowalnia, ten piasek, dusz. Jedynie tu sobie mogę tak łazić elegancko, w miarę szybko. Ale i tak stąd nie mogę uciec. Jeszcze ten bedrock tam nade mną. To tam pisze u mnie? Tam było, pisało do zniszczenia głupia bułka. No fajnie, elegancko. Nie, no dobra, widzowie, ja jestem załamany, bo zostałem uwięziony. Ja nawet nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek stąd wyjdę. Nie mam zielonego pojęcia, nie? Jedyne, co mi pozostało, no to chyba po prostu tu czekać, aż po prostu przyjdzie jakiś ratunek, jakiś super bohater czy coś takiego, nie wiem, nieważne. W każdym razie, widzowie, na samym starcie łapka w górę i subskrypcja, jak chcecie więcej odcinków. Im więcej łapek w górę zostawicie, tym większa szansa na to, że tata hejtera mnie wypuści i wrócę, prawda, do żywych. No i nie wiem, o! Siema! Dzień dobry, ja... mogę wyjść? Co? No nie, no gdzie? Tutaj będę siedział jak normalnie w zonie. Będę tak chodził, będę przechodził, będę tutaj wycieczki może organizował. Dobra, ale... Jakie wycieczki? Czemu on chce chodzić taką po prostu po tej willi? Czegoś takiego tu się... Takie rzeczy się tu nie działy, jak ja tu mieszkałem. To jest Arnold. Czyli tu nawet Schwarzenegger. Aha, okej. Dobra, no nieważne. W każdym razie, słuchaj, ja... ja wiem, że ja zrobię... Nie, no dobra, możesz nie celować do mnie? Mogę. Dzięki. No dobra, nie będę. No co mów, co chcesz tam... Wypatrz się, no. No po prostu... O, wiem, na przykład nie mam tu łóżka. Dlaczego ja nie mam łóżka? Nie mam gdzie spać. No nie masz, no. No niestety, no tak to wygląda, nie? Czemu? Śpisz na ziemi? Co? No, nie da się spać na ziemi. No tak, no, a co robisz teraz? No, no pewnie. Ale to jest niewygodnie. A myślisz, że w więzieniu jest wygodnie? No ale łóżko to by mi się należało chyba, nie? Ty, uważaj, żebyś się tam nie natkał na te kolce, nie? Co to tu robi? Dlaczego z tych woda kapie? To są tortury. No, nie, właśnie chodzi o to, o, właśnie wodę będziesz mógł stąd pobierać. No to daj mi chociaż kocioł, żeby to gdzieś mi się zbierało. No dobra. Co ci tutaj dać? O, to ci dam. Po co mi takie rzeczy? Co mi, nie wiem. Czym ma mi to pomóc? No nie wiem, po prostu ci dałem, chciałeś. Ej, to dobra, dałem. A mam prośbę. Zamuruj to. No. I rozwal to niżej. No. Co ty myślałeś? No nie. Że sobie tam uciec? Nie. Ej, rozwal to. Ej, słuchaj, ten, Buła, bo mam pytanie do ciebie. No. Bo jest taki jeden gagatek, nie? No. No może się to myślę, koło chodzi, ale jest taki jeden gagatek. No ja ogólnie go lubię i mogę nawet powiedzieć, że to jest mój najlepszy przyjaciel tutaj, nie? No. No, i ogólnie to... Ty mówisz o hejterze. Nie no, o synku nie mówię, bez przesady, nie? Aha, to nie jest najlepszy przyjaciel. No nie no, no bez, nie przesadzajmy, tak? Dobra, no to jest mój syn, ale no... Nie ufasz mu. Coś ciebie za ojciec, Dobra, ty nie jesteś od tego, żeby mnie rozliczać teraz z mojego ojcostwa. No to prawda, akurat, to ale... Jest... Dobra, no, słuchaj, zróbmy jedną rzecz. Daj mi może... 5 sekund. Co ci dać? 5 sekund rozwalenia tej dolnej kratki. Nie, rozwal dolną kratkę na 5 sekund, proszę. Proszę. 5, już nie, już koniec. Rozwal. Dobra, jak chcesz tak bardzo uciec, to może idziemy na wycieczkę. Jaką wycieczkę? Ja nie chcę iść na wycieczkę, ja chcę Musimy poważnie porozmawiać z takim jednym gościem. Z kim porozmawiać? Czekaj, muszę w weciku czasu odpalić. Co jest? Gdzie jestem? Dyson! Dawid, halo! Ty jesteś tam! Co ty tam robisz? Stary, on mnie uwięził, ja już mam tak dosyć tego. Stary, uciekałem i nie zdążyłem uciec, rozumiesz? Znaczy, zdążyłem, ale on mnie znalazł. Czemu my jesteśmy tu? Nie wiem, stary, ale dlaczego ty jesteś uwięziony? Stary, a czemu? No właśnie, no stary, no ja się obudziłem, patrzę, jestem tu. Nie wiem, stary, to jest jakaś tragedia, nie? A słuchaj, no bo on się dowiedział. Ja dzięki ci za tą w ogóle informację o tym, że mam uciekać, ale no ja uciekłem, nie? Ja uciekłem, stary, nawet na zachód byłem, wiesz, jak daleko, 3000 kratek w jedną stronę poleciałem i stary. Aha. I on i tak mnie znalazł. I to bardzo szybko, bo to następnego dnia po ucieczce. Ja. Nie, ja nie wiem, stary, co mam powiedzieć, nie? Ja po prostu, stary, mam dość, nie? Ty, a jak się dla mnie za dużo. Bo ty długo... Stary, beznadziejnie. Beznadziejnie, stary, w domu jestem zamknięty, stary, nie mam co zrobić, stary, nic. Czemu cię zamknął? Ty z nim współpracowałeś? Zamknął, stary. No, jak współpracowałem? Zamknął mnie, stary, w chacie, ja nie mogę z nim... Cześć. Dzień dobry. Ogólnie dziwne, bo... W jakiś czas sobie nie zadziałał, nie? I byłem na Antarktydzie. Wiesz, jak tam zimno? Ja nie mogę, masakra. Ale dobrze, że jesteście. Cześć, chłopaki, jak tam u was, dzień mija? Tragicznie, dajmy już do domku, wolę być w domku niż w
Kurde, dwiezień. Ja proszę o wypuszczenie nas dwóch, nie jesteśmy winni. Poczekaj, ja gadam teraz z moim ulubionym pracownikiem. Słuchaj, ogólnie to przepraszam, że cię tu uwięziłem, ale niestety sytuacja tego wymaga. Wiem, że on popełnił najgorszy możliwy karygodny błąd i mam do niego fajne plany, ale to zobaczysz długo sam. No i ogólnie witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj ale to nie robił krzywdy, ty, no. Właśnie. No nie, no. Proszę. Przeprowadzimy z wami wywiad. Kto pierwszy do wywiadu? Jakiego wywiadu? No nie wiem, obojętne. Po co jakikolwiek wywiad? O co chodzi? Dobra, dobra, poczekaj, to jest mikrofon ogólnie. Witam bardzo serdecznie pana Szczypcona! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, kto tutaj dopełnił się niesamowitego, najbardziej groźnego przestępstwa na Paliunowie! Czy to byłeś ty? To byłeś oczywiście ty, tak? No ale przecież ty wiesz o tym, że to byłem ja. Wiem, ale powiedz, że to byłeś ty. No, to byłem ja. Dobrze, no i super. No i pytanie. Najgorsi złoczyńcy zawsze nie działają w pojedynkę, ponieważ oni mają swoich wspólników. Wiesz, co to jest spulas? Nie mam pojęcia, kto ja to jest. Ja na przykład wiem. Wiesz? Tak. No wspólnik, no. A, no tak. No. My byliśmy kiedyś dobrymi wspólnikami. No za, i właśnie. Za to, jak mieszkaliśmy w willi, którą nam zabrałeś perfidnie. No i dochodzimy tutaj do pięknego, normalnie meritum naszej sprawy. No i ogólnie tak. Wspólnik jest od tego, że współpracuje po prostu z głównym złoczyńcą, a główny złoczyńca potrzebuje wspólnika, żeby po prostu pomógł mu w danej zbrodni. Jestem pewny, po prostu wiem, że ty nie byłbyś w stanie sam tutaj, że tak powiem... Podważasz moje umiejętności? Tak, właśnie to robię, ale no nie dziw się, nie? Możesz albo... Troszkę się dziwię, nie będę ukrywał, wiesz, jakby... No nieważne. Co? No więc ja uważam, że dałbym radę takie coś zrobić. Możemy to sprawdzić, daj mi broń i zobaczymy. No, masz też tam. Dobra, koniec wywiadu. Nie fajny wywiad. Cześć, Żabson. Cześć, dzień dobry. Dobry. Witam pana, co tam? Bardzo ciężko mi to powiedzieć, naprawdę bardzo ciężko mi to powiedzieć, ale powiedz mi ty szczerze, kiedy ty patrzysz... tak będzie lepiej. Kiedy mi tak nie rozwaliłeś. Czemu ja musiałem z tobą przez kraty gadać? Bo ciebie nie chcę widzieć. Jestem pracownikiem chyba. Ja go nie tutaj nie wierzę, to jest rozmowa. No, i słuchaj, Żabson, powiedz mi tak, czy to ty? Czy byłeś wspólnikiem Szczypcona? On nic nie robił. No, dobrze mówi. Ale nie jesteś w stanie to obiecać, tak? On co? Nie miał w tym żadnego udziału, ja sam się obiecujesz, włamałem. Obiecujesz, tak? Obiecujesz, on że nic nie nie zrobił, czego ty ja nie rozumiesz. Ja nic to nigdy ja się nie włamałem, obiecuję. Zostaw go w spokoju. Dobra, ale tak czysto hipotetycznie, okej? Okay? Czysto hipotetycznie. No to czysto hipotetycznie nie. Byliście wspólnikami, czysto hipotetycznie, dobra? No to byliśmy. Dopóki nie zabrałeś tego mojego cudownego wspólnika i nie zaczął pracować z tobą. Byliśmy wspólnikami. Nie dobra. Strzelaj w niego! No, czysto hipotetycznie byliście wspólnikami. Tak. I wyobraź sobie taką sytuację, że oboje dostajecie karę, nie? I tam za przykład, ty zostajesz wyrzucony z roboty, nie? Mhm. No to jest najmniejsza kara w ogóle, żeby nie było, nie? Więc ty, by zabić się wspólnikiem, jesteś tak samo karany jak on. A jesteś tego świadomy, do jakich ja kar jestem zdolny? Słuchaj. Ale jeżeli jest piłkarz na boisku, nie? No. I on nawet nie dotknie piłki. No. No to nie ma gola. No, o co ci chodzi? Nie mam z tym nic wspólnego, daj mi spokój. I ja on też nie ma nic wspólnego. Ja widziałem, że to jest. Ale co to za bazuka? Słuchaj! Ja widziałem, że to Yeti ukradł. Co? Co ty... Dobra, on... Idzie. A, co ratuje, no. on tutaj kmini, ja on chce wrobić kogoś innego. Dobra, nie ciągnijmy tego. Ja włamałem się, ja ukradłem tą broń i... Dobra, zamień mnie w tej willi już. Miejmy to z głowy, dobra? No dobra! Po co sięgnąć do ludzi, którzy nie brali w tym udziału? Nie no, masz rację, oczywiście, że masz rację, nie? No dobra, to wiesz co, może zrobimy tak, że wy se pogadajcie, nie? Jeszcze chwilę, a po prostu zaraz spotkacie i miła niespodzianka. Miła? Miła, papa. Stary, w ogóle futerewie, nie wiem. Stary, nie miałem mu co odpowiedzieć, stary, nie wiem, co ja mu miałem odpowiedzieć. Nie, dobrze, po prostu, stary, on mnie więzi w tym momencie w willi, na samym środku, tam, gdzie to było drzewo, więc jeżeli... A, ja wiem, gdzie. Wiesz, możesz przemyśleć jakąś, nie wiem, może jak będziesz miał czas czy coś, wiesz, bo jakiś pomysł, jak mnie odbić, to możesz mnie odbić, ale nie wiem, no mam nadzieję, że tam będę, chociaż jak on mówi o jakiejś niespodziance, to ja nie wiem, czy ja zaraz nie będę na tej Antarktydze, na Arktyce. Nie, no spokojnie chyba, no nie. Nie wiem. Jestem w domku, no. Nie wiem, co, nie wiem, i on, stary, i on nas tutaj tak zostawił? Czemu on ciebie widzi no, w właśnie ogóle? Nie wiem, stary, WTF, nie? A w ogóle to się bada... Nie, leś tak rozwalić. No nie wiem, stary, nie wiem, o co tutaj chodzi.
Siema! Co ty, co, czemu tu znowu? Co, wypuść go, rozumiesz? Mijam cię, to jest drugi Dave nie zrobił nic złego, proszę go... Aha. Ja go wypuszczam, ja już go wypuściłem, on się tam już lata, ale tutaj nie ma wstępu niestety. No, dobra, słuchaj, także bardzo miło mi byłoby z wami pogadać. Wypuść mnie, ja nie zasłużyłem na to, żeby tutaj siedzieć w tej klatce. Ja ukradłem bronię, to prawda, ale to nie jest powód. No. Ty i tak masz game moda, tobie i tak nie mogłem zaszkodzić, rozumiesz? Ja ukradłem to, żeby się bronić, ukradłem to była samoobrona, to ja o to zrobiłem w celu obrony własnej osoby. Czyli kto twoim zdaniem, kto był dla ciebie zagrożeniem? Ty! Ale... No to... Ale nie mogłem i tak tobie nic z tym zrobić, ja to zrobiłem dla bezpieczeństwa, tak żeby się czuć psychicznie lepiej. O, jesteś głupi. Dobra, po co ty tu w ogóle jesteś? Weź, zostaw to palionowo w spokoju, mieliśmy dobrze jak ciebie nie było, nie wiem dlaczego cię tutaj hejter dodał w ogóle. Dobra, wiesz co ci powiem, ja już mam ciebie dość, po dziurki w nosie po prostu, jesteś... Dobra, gdzie jest ta niespodzianka dla mnie miła? No, to to, nie? To jest miła niespodzianka. No, dobra, niech będzie, już taki nie będę, coś ci dam fajnego. Czekaj, co tutaj mam fajnego? O, to ci się może przyda. Nie, no to mi niepotrzebne na pewno. Zabierz se to, dobra. Zabierz se to. O, ja idę, nie, to miłego. Ogólnie to, jak będziesz głodny, to trudno, nie? Cześć. Aha, to i co, mam tu zginąć z głodu? Aha, no jasne, i celuj do mnie jeszcze bronią, no. Nie wiem, dobra, widzowie, to jest jakaś tragedia.